Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica, wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy. W studiu rozmów niedokończonych wita ojciec Wacław Zyskowski. Polska rodzina Ulmów, zamordowani za ukrywanie Żydów. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmować go będziemy z naszymi gośćmi, którymi są pan dr Marcin Chorąski, główny specjalista oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, główny historyk Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I dzięki połączeniu internetowemu, choć cały czas jeszcze walczymy, jest z nami pan dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, czy udało nam się połączyć? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że w trakcie programu uda nam się być razem. W takim wypadku, panie doktorze, najpierw pytanie takie może bardzo ogólne, może pytanie bardzo osobiste, nie wiem na ile gdzieś tam. Pan jako osoba, która też zajmuje się tematyką rodziny Ulmów, która gdzieś tam no, siłą rzeczy musiała tego tematu dotknąć. Co jest niezwykłego w tych postaciach, co jest niezwykłego w tej rodzinie jako takiej? Ta prostota, która ich charakteryzowała jako zwykłych ludzi, mieszkańców małej wsi, wielodzietnej rodziny. I ta miłość, która jest widoczna na zdjęciach wykonywanych przez Józefa Ulmę wobec siebie nawzajem, małżonków, rodziców wobec dzieci, dzieci, które są wdzięczne za to dzieciństwo, które mają, ta radość widoczna na tych zdjęciach. To wszystko było takie, ja nie chcę powiedzieć jakoś tak bardzo górnolotnie, ale takie czyste, takie pełne pozytywnych emocji. I to było coś takiego, to jak się patrzy na te zdjęcia, że człowiek się zastanawia nad tym, jak można było krzywdę zrobić dzieciom i tej rodzinie. Bo kiedy staramy się gdzieś sięgnąć do tego strasznego wydarzenia, to nim to straszne wydarzenie miało miejsce, czyli nim ten mord, który nastąpił 4 marca 1944 roku, no to przecież mamy rodzinę, która wzrasta, która funkcjonuje, która jest osadzona w jakichś konkretnych realiach. Jacy byli Ulmowie, jeżeli patrzymy generalnie na społeczność Markowej? Markowa była dosyć dużą wsią, jak na warunki, powiedzmy, II Rzeczpospolitej. Około 4,5 tysiąca mieszkańców, w tym również społeczność żydowska, rozrzucona po wsi w kilku miejscach. Z tym, że oczywiście, gdybyśmy zapytali Markowian współczesnych, gdzie mieszkali Żydzi, tak po prostu weszli z ankietą na teren wsi i zapytali, gdzie mieszkali Żydzi w Markowej przed wojną, to wskazaliby dzielnicę, jakbyśmy to powiedzieli, przysiółek Kazimierz, który znajdował się dosyć blisko centrum miasta, na wschód od kościoła, z tego co pamiętam. I tam było najwięcej domostw zamieszkałych przez te rodziny żydowskie. Rodziny wielodzietne, rodziny charakterystyczne, rodziny, które też miały swoją unikatową cechę, czyli to, że ci ludzie nie zajmowali się rzemiosłem i handlem wyłącznie, tylko także rolnictwem. I to jest pewnego rodzaju ewenement w skali nie tylko Markowej, powiatu łańcuckiego czy Podkarpacia, ale w ogóle myślę, że w skali kraju. Natomiast jeśli chodzi o samą Markową jako wieś, to też bardzo istotne jest to, że to była wieś, która powstała w XIV wieku na podstawie czy przy pomocy kolonistów z Niemiec. I ci ludzie przywieźli ze sobą pewnego rodzaju kulturę, tradycje, zwyczaje, które zostały bardzo głęboko zakorzenione w świadomości kolejnych pokoleń Markowian i do dnia dzisiejszego w pewien sposób żyją w nich i powodują, że ci ludzie, poszukując swojej tożsamości, sięgają bardzo głęboko wstecz i widzą swoją taką wewnętrzną moc właśnie z tego takiego, bo też trzeba na to zwrócić uwagę, że bycie kolonistą to oznaczało wejście na pustą ziemię i zbudowanie wszystkiego od zera, więc ten charakter był kształtowany między innymi przez ten trud. Do tego bardzo istotne w przypadku samej rodziny Ulmów
jest głęboka wiara, która ich charakteryzowała, gdyż tutaj myślę, że będzie pewnie jeszcze możliwość o tym rozmowy, ale coś, co dla mnie jest bardzo takie osobiście istotne, to jest to, że zachowało się Pismo Święte, w których są ich adnotacje, ich ręką podkreślenia czynione pewnych fraz. Więc to miało bardzo duże znaczenie. Kolejną rzeczą, którą myślę, że trzeba podkreślić, to jest to, że Markowa przed wybuchem II wojny światowej była wsią zróżnicowaną pod względem społecznym, pod względem też politycznym, bo z jednej strony bardzo duże wpływy posiadał Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej, Wici, a więc ludowcy, witosowcy. Witos był przecież gościem w Domu Ludowym Markowej i zebrał bardzo duże grono słuchaczy, widzów, którzy przyszli go witać i przyszli z nim rozmawiać. Wiemy również, że obydwoje małżonkowie Ulmowie byli na tym spotkaniu. To było jeszcze przed tym, jak zawarli związek małżeński. I z drugiej strony mamy również organizacje katolickie młodzieży, które są wokół kościoła, wokół parafii zorganizowane przez księdza proboszcza w tamtejszej parafii pod wezwaniem świętej Doroty. Więc mamy taką bardzo zróżnicowaną, dynamiczną i oczywiście nie mówię o całej społeczności, ale była bardzo duża grupa ludzi, którzy byli bardzo zaangażowani w życie społeczne i odpowiedzialni za siebie, za swoją rodzinę, za swoją małą ojczyznę. O to połączenie jeszcze rzeczywistości świeckiej, powiedzmy, i duchowej będę pytać, bo mamy gdzieś cały czas w perspektywie beatyfikację rodziny Ulmów. Natomiast tymczasem jest już z nami pan dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, panie prezesie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie doktorze, zacznę od pytania, które też zadałem panu doktorowi Chorąskiemu, mianowicie w jaki sposób albo czym pana też fascynuje, czy jakoś tam pociąga w szerokim tego słowa znaczeniu rodzina Ulmów jako taka? No, mnie w ogóle fascynuje okres międzywojenny w historii Markowej, gdy to środowisko się tworzyło, środowisko niezwykle aktywne i społecznie, i religijnie. Środowisko, które stworzyło pierwszą w Polsce spółdzielnię zdrowia. Środowisko, które było także otwarte na życie, na taką współpracę z innymi. No i Ulmowie, Józef i Wiktoria, częścią tego środowiska, bardzo ważną i lubianą też. Jednocześnie to ich życie przedwojenne, bardzo takie otwarte, pełne miłości wobec innych, no przełożyło się na tą decyzję o przyjęciu rodzin żydowskich do swojego domu. No ja jestem zafascynowany tym, że tak jednak w jednej stosunkowo rodzinie, w tak niewielkim domu, że w ogóle, że Wiktoria przyjmowała kolejne dzieci, które się rodziło. Przypomnę, że było ich sześcioro w roku 1942, już było ich sześcioro. I jeszcze przyjęli do swojego domu Żydów. I te relacje, które znam ze świadectw krewnych, ze świadectw sąsiadów, że była to taka piękna rodzina, pogodna, mimo tych trudnych warunków, jakie ją spotykały. Pytanie, które się też rodzi mi osobiście, kiedy widzę chociażby fotografię rodziny Ulmów, no to przecież jakby nie patrzeć, każdego na aparat nie było stać. To była taka rodzina rzeczywiście przeciętna, czy jednak jakaś tam majętność w nich była? Pasja głowy rodziny, czyli chociażby sadownictwo, tak? No to też świadczy jednak o jakiejś takiej możliwości chyba większej niż przeciętna. Ja myślę, że przede wszystkim świadczy o otwartości umysłu Józefa Ulmy, człowieka ciekawego świata, ciekawego nowinek technicznych i człowieka, który był
potrafił być zainspirowany czymś, co go wyjątkowo zainteresowało. I te aparaty fotograficzne, o których ojciec wspomniał, to są jego własnoręcznie skonstruowane, krok po kroku, aparaty, które wykonał po to, żeby realizować tą swoją pasję uwieczniania obrazów, którymi najprawdopodobniej się bardzo zachwycał, skoro są i pejzaże, są i też portrety, a też później to stało się jego jakby praktycznym zajęciem, gdyż wykonywał zdjęcia do dokumentów tożsamości Markowian i nie tylko Markowian, i potrafili z okolic ludzie przyjeżdżać do niego, żeby być fotografowanym i mieć zdjęcie do urzędowego dokumentu. Natomiast jeżeli chodzi o majętność, ja myślę, że bardzo istotne jest to, żeby sobie uświadomić, że Józef i Wiktoria Ulmowie przed wybuchem II wojny światowej nie wiązali swojej przyszłości z Markową, tylko zakupili w województwie stanisławowskim, z tego co pamiętam, 5-hektarowe gospodarstwo, które planowali jakby zapuścić korzenie i rozpocząć nowe życie. A więc te fundusze, które mieli, oszczędności, które mieli, spożytkowali na tego typu inwestycje. Więc to nie było też łatwo po rozpoczęciu II wojny światowej, po straceniu tego majątku, który znalazł się za Sanem, rozpocząć wszystko od nowa, gdyż tych oszczędności nie było. Ale jednak byli ludźmi, którzy jakiś tam majątek mieli, bo jakieś tam oszczędności mieli, na co większość jednak ja bym zwrócił uwagę też na to, że Markowa, o czym ja już mówiłem na początku, była taką szczególnym miejscem ze względu na to, że to była dosyć duża wieś i to, o czym mówił pan prezes Szpytma, mówił o spółdzielni medycznej, która powstała w Markowej. Mówimy o spółdzielni, która powstała na wsi, a więc na prowincji, miejscu niedostępnym. Mieszkańcy stworzyli dla siebie taką instytucję, która miała im poprawić komfort życia i sprawić, że to życie będzie dla nich jakby bezpieczniejsze. Nie będą musieli jechać do lekarza do Łańcuta, tylko będą mieli lekarza tu u siebie na miejscu w tejże spółdzielni. I to jest właśnie ten ewenement, ta pewnego rodzaju, można powiedzieć, że chęć poprawy standardów życia na wsi. I być może dlatego możemy mówić o rodzinie Ulmów, jako o rodzinie, tak jak ojciec mówi, takiej nieprzeciętnej pod względem również finansowym, co nie znaczy, że im się przelewało, że ich było stać na bardzo wiele. Nie. To było trudne życie chłopskiej rodziny, włościańskiej rodziny, która wiązała koniec z końcem, utrzymując sześcioro dzieci i do tego jeszcze przez ponad półtora roku gości, których mieli pod swoim dachem. No właśnie, Ulmowie przełamują pewien strach, przełamują pewien, pewną też jakąś taką naturalną jednak chęć zachowania swojego życia i balansują na granicy. Wiemy dokładnie, że okupant w Polsce bardzo wysoko podniósł, że tak powiem, karę za to, że za pomoc Żydom, za przetrzymywanie Żydów, za ukrywanie Żydów, tak trzeba powiedzieć. Panie prezesie, dlaczego akurat Ulmowie są taką niesamowitą ikoną? Przecież tych, którzy ratowali Żydów, tych, którzy pomagali Żydom, wbrew temu, co chcą mówić niektórzy, było tysiące. To jest, mówiliśmy już o tym, że była to wyjątkowa rodzina poprzez swoje zdolności. Józef był takim człowiekiem, który bardzo wiele potrafił. Był człowiekiem, który, jak też wspomnieliśmy, fotografował nie tylko to, co się miało miejsce w Markowie, ale i swoją rodzinę w sytuacjach takiej codzienności, co było zupełnie nietypowe dla tamtego czasu. I mamy dzięki tym zachowanym fotografiom mamy wyjątkowy obraz tej rodziny, bo tych, którzy ratowali, było wiele. Tych, którzy zginęło, było około tysiąca. Natomiast taką ikoną rzeczywiście jest rodzina Ulmów, ale oni są beatyfikowani, będą beatyfikowani nie tylko z tego powodu,
że zostali zamordowani, są męczennikami, więc to oczywiście jest najważniejsze, ale to też wynikało z ich wcześniejszego życia wiarą, życia ideami, z których byli zbudowani. To też otwarcie na życie, przyjmowanie kolejnych dzieci w trudnej sytuacji, to też wielkie świadectwo, i bo nie tylko byłoby w dzisiejszych czasach, ale i w okresie międzywojennym czy okupacyjnym, więc na tą ich sylwetkę takiej świętości składa się wiele elementów. Dopiero jak zbadamy to ich życie wcześniejsze, to wspomniałem, to otwarcie na innego człowieka, pomoc innym, otwarcie na życie, przyjmowanie kolejnych dzieci, później przyjęcie tych Żydów, którzy byli w tragicznej sytuacji skazani na zagładę, to ich w całości pokazuje jako ludzi, no, którzy dlatego będą ogłoszeni błogosławionymi. O tym, że byli to też niezwykli ludzie, świadczy chociażby to, że no właśnie do ich drzwi zapukali ci potrzebujący. No to jest tak, że to Żydzi zabiegali o pomoc przede wszystkim tych, których znali, którzy mogli mieć zaufanie, bo przecież wiemy, że byli ludzie różni, tacy, którzy też byli niechętni wobec Żydów, tacy, którzy donosili na Żydów, to ulmowie byli ludźmi, którym Goldmanowie, Dinerowie, Greenfeldowie mogli zaufać, słusznie zaufali, wzięli ich do swojego domu i te 14-15 miesięcy moich szacunków w ich domu mieszkali. Przecież to bardzo długi okres. To jest jedna zima, to jest druga zima. Straszne warunki, brak żywności, jaki miał miejsce w czasie tej wojny światowej, trudności, jakie wówczas były, to wielkie zagrożenie, pokazuje też, że to była konsekwencja, bo to nie było też ukrywanie przez tydzień, dwa, przez miesiąc, dwa miesiące, tylko przez kilkanaście miesięcy. Wspominał ojciec o takim strachu, ryzyku. Ja myślę, że tutaj trzeba podkreślić, że okupant stosował taktykę coraz ostrzejszych represji wobec tak społeczności żydowskiej, takiego wykluczenia tej społeczności w ogóle z przestrzeni życia okupowanego społeczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie, aż po skazywanie na karę śmierci każdego, kto opuścił po 15 października 1941 roku, kiedy Hans Frank ogłosił rozporządzenie dotyczące właśnie ograniczeń w możliwości opuszczania getta przez Żydów. A więc każda osoba, kto opuściła bez pozwolenia policji niemieckiej teren getta, podlegała karze śmierci. Każda osoba, która do tego namawiała, a więc mówimy już o ludności polskiej, która udzielała pomocy, a pomoc nie była rozumiana tylko przez ukrywanie, danie dachu nad głową, nakarmienie i utrzymywanie, tak jak rodzina Ulmów utrzymywała przez 15 miesięcy, ale nawet poprzez podwiezienie furmanką przygodnie spotkanego człowieka na krótkim odcinku, co zostało zauważone, za to można było ponieść najsurowsze konsekwencje, łącznie z karą śmierci. A więc każda osoba, która posiadała informacje o ukrywających się Żydach, również podlegała karze śmierci. W skrajnych przypadkach stosowano zbiorową odpowiedzialność, a więc mordowano również członków rodziny osób, które w ten sposób starały się pomóc prześladowanym Żydom. Tutaj chciałbym na chwileczkę zostawić rodzinę Ulmów jako takich, ten konkretny przypadek, ale popatrzeć trochę szerzej na ten problem. Panie prezesie, jak to wyglądało rzeczywiście w Polsce? Bo my wiemy o tych restrykcjach, wiemy o tym karaniu. Mówię, dziś są tacy, którzy próbują gdzieś tę historię znów fałszować i mówić, że to wcale nie było tak, że Polacy wielkodusznie pomagali Żydom. I oczywiście gdzieś zawsze znajdowały się osoby, które próbowały na tym zrobić interes, ale jednak chyba w większości byli to ci, którzy no, bardziej szanowali życie drugiego człowieka niż własne. Z badań prowadzonych przez historyków
na podstawie dokumentacji izraelskiego Jadwaszem wśród narodów świata, że no przede wszystkim ta pomoc wynikała z przedwojennych znajomości. Była w dużej mierze bezinteresowna. To jest też tak, że oczywiście Jadwaszem coś było, jakaś pomoc była za duże pieniądze, za wynagrodzenie, bo też te osoby nie zostawały sprawiedliwymi wśród narodów świata. Były takie przypadki, były przypadki bezinteresownej pomocy, ale nawet jeśli odbywało się to za wynagrodzeniem, to przecież to nie jest nic złego. To jest takim ludziom, którzy nawet czynili to dla pieniędzy, to było ratowane życie. Najważniejsze to, żeby wytrwać w tym postanowieniu i żeby ta pomoc była stała i zakończyła się w pewnym momencie wyrzuceniem kogoś z domu. Ta wdzięczność powojenna Żydów była także wobec tych, którzy pomagali za pieniądze. Oczywiście było wiele też przypadków takich, że Żydzi ukrywani musieli się dokładać do tego, żeby chociażby wyżywić siebie. To nawet nie może być traktowane w kategoriach płacenia za pomoc, tylko utrzymywania jakby siebie, bo też musimy mieć świadomość tego, że to wyżywić. Nawet w przypadku rodziny Ulmów według mnie jest wysoce bardziej prawdopodobne, że ci Żydzi dokładali się do swojego funkcjonowania u rodzinie Ulmów. Ja nie wierzę w to, żeby Ulmowie mieli tyle pieniędzy, tyle środków, żeby zapewnić żywność i dla siebie, dla jeszcze 8 Żydów. To po prostu to jest kompletnie nierealne. Jeśli ktoś czyniłby wobec tego jakikolwiek zarzut, jakiś przytyk, no to byłoby całkowicie ahistoryczne i narażałoby tylko tego człowieka na śmieszność lub coś jeszcze gorszego. To jest, jeśli spojrzymy na te warunki, które były w czasie II wojny światowej, no to musimy mieć tę świadomość, że to był straszliwie trudny okres czasu, także pod kątem żywności. Ceny żywności w czasie II wojny światowej wzrosły o kilkaset procent, co najmniej. Więc tutaj trzeba było rzeczywiście dużego takiego zaangażowania, dużej też pomysłowości, powiedzmy sobie szczerze, no bo no chociażby Ulmowie nagle musieli wyżywieć nie 8, ale 16 ludzi pod swoim dachem. I istotne jest również to, że polityka okupanta niemieckiego, ona nie była tylko ukierunkowana na sianie terroru, ale również na taki drenaż możliwości gospodarczych, ekonomicznych tego społeczeństwa, wykorzystanie tego społeczeństwa do prac na rzecz III Rzeszy. I jednym z elementów było również utrzymanie takiego rynku wymiany handlowej produktów rolnych, żeby ta większość tego towaru produkowanego, czy to przez Włościan, czy też przez dwory, trafiała na potrzeby III Rzeszy Niemieckiej. W związku z tym dużo trudniej było utrzymać kilkuosobowe rodziny. Pamiętajmy, że dużo rodzin wówczas było rodzinami, jakbyśmy powiedzieli językiem współczesnym, wielodzietnymi, a więc głód, choroby, osoby, które nie miały ubrań, butów, to wszystko było na porządku dziennym na polskiej prowincji, niezależnie czy mówimy o Podkarpaciu, czy mówimy o Kielecczyźnie, czy ziemi krakowskiej. To była powszechna bieda, którą można znaleźć na kartach sprawozdań Rady Głównej Opiekuńczej, co miesięcznych sprawozdań pokazujących funkcjonowanie poszczególnych polskich komitetów opiekuńczych, gdzie jest rozpisane wszystko dotyczące tego, jaki był poziom wyżywienia, ile było jadłodajni, w których dzieci otrzymywały i ile dzieci otrzymywało darmowy posiłek, jaka była skala biedy, jaka była skala przeludnienia, bo to też trzeba na to zwrócić uwagę. W Markowej i w większości polskiej wsi znajdujących się w Generalnym Gubernatorstwie kolejne fale uchodźców znajdowały możliwość zamieszkania. Na początku byli to uciekinierzy z września 1939 roku, najpierw z zachodu na wschód, później ze wschodu na zachód.
Potem wysiedleni z Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza, ziem przyłączonych do rejencji katowickiej, zachodniej Małopolski. Stamtąd ludzie byli wysiedlani z tym, co mogli zabrać w przeciągu kilkudziesięciu minut i pakowani do wagonów i wywożeni przez centralne obozy dla przesiedleńców do Generalnego Gubernatorstwa i zostawiani na utrzymaniu poszczególnych gmin. I to spotkało również mieszkańców Markowej. Musieli przyjąć takich wysiedleńców z zachodniej Polski, z Wielkopolski. I to zostało w pamięci lokalnej mieszkańców. Do tego Wołyniacy, którzy po coraz bardziej nakręcającej się spirali terroru ukraińskiego wobec ludności polskiej, przybywali kolejnymi partiami, szukając pomocy i bezpieczeństwa właśnie na terenach czterech pozostałych dystryktów Generalnego Gubernatorstwa, w tym również i Markowej. I w ten sposób takie wsie zwiększały swoją liczebność od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób, w zależności od tego, o jakiej mówimy dużej wsi. Więc ja tutaj mówię oczywiście również o miastach, dużych ośrodkach miejskich, powiatowych lub też większych stolicach dystryktu, gdzie to przeludnienie było czymś naturalnym. Oczywiście tutaj jest pewien element, na który trzeba też zwrócić uwagę. Po akcji Reinhardt, a więc po zakończeniu 1942 roku, duża część miasteczek, w których znajdowały się getta, były przekazywane pod administrację lokalną władz, których jakby sprawowali funkcje wójtów, burmistrzów Polacy. I wówczas to przeludnienie troszeczkę się zmieniło, gdyż te mieszkania pożydowskie były przekazywane właśnie tego typu osobom, które poszukiwały mieszkań. I w ten sposób ta sytuacja pod względem lokalowym, mieszkaniowym mogła ulec niewielkiej poprawie. Ale sytuacja bytowania tych ludzi w warunkach okupacyjnych, w warunkach kontyngentu, w warunkach wysokich cen za towary, za produkty rolne, o czym mówił pan prezes Szpytma, to wszystko rodziło ze sobą potworną spiralę biedy, której doświadczała większość polskiego społeczeństwa. I w tych warunkach utrzymanie 15 osób, w niektórych skrajnych przypadkach wiemy również o tym, że to było ponad 20 do 30 osób, to była z mojej perspektywy sytuacja skrajnego heroizmu. No właśnie, to jest, jeśli mogę tylko dodać, oczywiście. To też wymagało od wielu osób takiego sprytu, umiejętności zorganizowania się. Jak akurat Józef Ulma był takim człowiekiem, bo skoro przed wojną umiał fotografować, umiał szczepić owoce, był bibliotekarzem, był kierownikiem spółdzielni zdrowia, a druga wojna podstawiła przed nim nowe wyzwania. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek wymyślił to, że będzie zarabiał poprzez garbowanie skór. I wraz z tymi Żydami, którzy byli ukrywani, oni prowadzili nielegalne taką mini manufakturę polegającą na wyprawianiu skór. Wieś nielegalnie prowadziła ubój, pokątny handel z miastem mięsem, wędlinami, a Ulmowie te skóry oprawiali, dzięki temu ci Żydzi też mogli przeżyć, mieć środki do tego, aby Wiktoria mogła zakupić żywność. I też istotne jest to, że mamy do czynienia z czymś, co było czarnym rynkiem, a więc za zabicie zwierzęcia, które było zwierzęciem kolczykowanym, groziła kara śmierci. Takie zwierzę, takie mięso trafiało najczęściej na właśnie czarny rynek, który znamy na przykład z filmu Zakazane piosenki, w sposób humorystyczny przedstawiony, ale konsekwencją posiadania tego typu towaru było albo śmierć w wyniku rozstrzelania, lub trafienie do co najmniej aresztu więzienia niemieckiego, w konsekwencji do obozu koncentracyjnego. Więc to zagrożenie, strach był w różnych jakby polach, przestrzeniach funkcjonowania systemu okupacyjnego, i przeciwdziałaniem tej sytuacji był właśnie czarny rynek, czyli takie realne ceny rynkowe, czasem wyższe, czasem niższe, w których odnajdywali się przede wszystkim mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa polskiego pochodzenia, handlujący czym
się dało, żeby tylko przetrwać, żeby tylko mieć możliwość normalnego funkcjonowania. Dochodzi do sytuacji, w której trzeba może nie wybrać, ale trzeba zaryzykować. To znaczy Ulmowie stają wobec takiego no, bardzo konkretnej decyzji. Jest nas już 8, 9, bo przecież dziecko w drodze, więc ono już też fizycznie jest, więc matka też potrzebuje i jedzenia, i wszystkiego, bezpieczeństwo, które powinno być. Ci, którym trzeba pomóc, na szali staje życie nasze, staje życie tych, którzy potrzebują pomocy. Decyzja heroiczna nigdy nie jest decyzją, która przychodzi tak po prostu z dnia na dzień, tylko jest no, jednak czymś, co się rodzi w człowieku od samego początku. Wspomnieli panowie o tym, że Ulmowie byli jednak bardzo mocno zakorzenieni w wierze katolickiej i do tego też o tym też świadczy fakt, o którym wspomniał pan doktor, że chociażby to Pismo Święte, które posiada te adnotacje, wskazuje na to, że jednak religijność, wiara nie była w tej rodzinie tylko i wyłącznie powierzchownością. To była wiara prostych ludzi mieszkających na wsi, ukształtowanych przez trudne warunki życiowe, ale głęboko zakorzeniona w takim poczuciu szacunku do drugiego człowieka. A jednak Pisma Świętego też nie czytali wszyscy. Tak. No niewątpliwie tak. I to świadczy o tym, że tu jest pewnego rodzaju, myślę, że ciekawostka związana z rodziną Ulmów, z Józefem Ulmą, bo jeżeli mówiłem wcześniej o ruchu ludowym, to można wspomnieć o tym, że Józef Ulma był w pewnego rodzaju takim konflikcie, powiedzmy może wewnętrznym, może wiejskim, między sobą a księdzem proboszczem, w związku z tym to zaangażowanie w ruch ludowy. Dlatego, że pamiętajmy, że ruch ludowy wówczas był oceniany z takiej oto perspektywy, że to była radykalna formacja polityczna. Więc bycie w orbicie działania, funkcjonowania Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej w Wici dla księdza proboszcza w Markowej oznaczało popieranie no, prawie komunistów. No więc ja mówię to troszeczkę z perspektywy księdza, bo tak nie było. Nie możemy tak mówić o ludowcach ówczesnych, ale to pokazuje, że mamy taki paradoks. Mamy kogoś, kto był postępowym, ciekawym świata i zarazem człowiekiem bardzo głęboko zakorzenionym w takiej w nurcie myślenia, spojrzenia na świat, na życie chłopów, mieszkańców wsi związanych z ruchem ludowym, a z drugiej strony głęboko zakorzenioną poczuciem szacunku do drugiego człowieka i wiary, która jest czerpana właśnie z Pisma Świętego, które czytał, które analizował wspólnie z żoną. I to, o czym mówił też pan prezes, fakt posiadania 6 dzieci, przyjęcia podczas w okupacji, w tych trudnych warunkach, gdzie zdawali sobie sprawę z tego, bo to było ogłaszane publicznie na obwieszczeniach, podczas spotkań z urzędnikami lokalnej administracji, co jest konsekwencją pomocy dla Żydów. Zdecydowali się przyjąć te dwie rodziny żydowskie, a potem jeszcze, żeby porządkować fakty, poczęli kolejne dziecko, a więc już mieli to zagrożenie na swoim sumieniu, w tym swoim jakby obciążeniu psychicznym, a jednak nie odmówili przyjścia na świat kolejnemu dziecku. Oczywiście konsekwencja i sytuacja, która miała miejsce w marcu 1944 roku, nie dopuściła do tego, że to dziecko się narodziło, ale jednak to świadczy o ich takiej głębokiej wierze, która była, myślę, że taką głęboką ludową wiarą. I to jest chyba najbardziej istotne. Czerpaną z tradycji, z modlitw, z kultury, z tego podglebia wiary i kultury Markowian i z tego, co jakby wynikało z analizy Pisma Świętego. Ksiądz, jeszcze powiedział tylko, że ksiądz o rodzeniu się tej dzieci słusznie, dlatego że wcześniej Józef Ulma pomagał innej rodzinie i to nie w swoim domu, tylko w tych jarach, potokach, w których Żydzi się ukrywali, więc to nie było w jego domu, tylko ukradkiem wspierał, ale gdy się okazało, że ta kryjówka została odkryta i Niemcy zamordowali jej mieszkańców, to wówczas kolejni
Żydzi zapukali, zapytali, prosili o pomoc, to już nie było możliwości ich ukrycia w bunkrach na obrzeżu wsi, no tylko został ich dom i oni zdecydowali się ten dom otworzyć. No, szalenie trudna decyzja, niesamowicie oczywiście taka heroiczna, przed którą należy mocno schylić głowę. I też będziemy to robić i też cieszymy się bardzo, jeżeli tak można powiedzieć, że Kościół docenił ten fakt i po gruntownym badaniu stwierdził heroiczność cnót rodziny Ulmów. Będziemy mieli sytuację beatyfikacji całej rodziny łącznie z nienarodzonym dzieckiem, więc to też niesamowita piękna sprawa. Będziemy w tej beatyfikacji uczestniczyli już 10 września bieżącego roku i na ten moment też czekamy. A teraz zapraszamy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby też włączyć się we współtworzenie naszego programu. Polska rodzina Ulmów, zamordowani za ukrywanie Żydów. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gośćmi naszymi są pan dr Marcin Chorąski, główny specjalista oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, główny historyk Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów oraz za pośrednictwem łącza internetowego pan dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 657-0011, co to znaczy przyzwyczajenie, i 657-0012 dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536-600-300 i 536-600-400. A dla tych, którzy oglądają nas lub słuchają poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56-657-0013 i 56-657-0014 to numery telefonów. Gorąco i serdecznie zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby korzystać z nich. Przejdźmy może troszeczkę do współczesności już. Panie doktorze, muzeum jako takie cieszy się dużą popularnością? Z roku na rok coraz większą. Okres pandemii był momentem takim zastoju. Myślę, że tak jak życie społeczne uległo pewnego rodzaju wyhamowaniu, również statystyki odwiedzających muzeum spadły. Natomiast ten rok jest już zasadniczo dużo lepszy od poprzedniego, jak i również od tych, które poprzedzały samą pandemię. Czego możemy się spodziewać, odwiedzając Muzeum Ulmów? Ja myślę, że historii przede wszystkim Podkarpacia i Markowej, opowiedzianej poprzez właśnie dzieje, losy rodziny Ulmów, również ze wskazaniem tego, co się wydarzyło samego 24 marca 1944 roku i kto bezpośrednio brał udział w tej zbrodni, która została popełniona, jakie pozostawiło to wydarzenie ślady, piętno na pamięci Markowian, gdyż to rezonuje w tych osobach, w mieszkańcach Markowej do dnia dzisiejszego i jest bardzo głęboko odczuwaną blizną. Panie prezesie, to jest też moment, kiedy stykają się dwie rzeczywistości, bo z jednej strony mówiliśmy o tych wszystkich, którzy chronili Polaków, mówiliśmy też o tych, którzy chronili Żydów, przepraszam, mówiliśmy też o tych, którzy chcieli niejako wykorzystać ten moment i trochę dorobić się na właśnie tragedii drugiego człowieka. I tutaj w historii Ulmów pojawia się wątek człowieka, który no, wykorzystał fakt tego, że najpierw sam miał pomóc i chciał się wzbogacić na tych, którzy byli poszkodowani. No, niewątpliwie obie zostali zdradzeni Niemcom, no i oczywiście także Żydzi, którzy byli ukrywani. Natomiast mamy stuprocentowej pewności, jak to miało miejsce. Dokumenty podziemia Ludowej Straży Bezpieczeństwa, która była częścią podziemnego ruchu ludowego, wskazują, że był jeden z policjantów granatowych z Łańcuta. Prowadzono w tej sprawie śledztwo i tenże człowiek został po zakończeniu okupacji niemieckiej, jeszcze przed końcem II wojny światowej, 10 września 1945
1944 roku zastrzelony w wyroku podziemnego państwa polskiego. Niestety nie zachowała się dokumentacja tego wyroku i nie wiemy, czy został zastrzelony tylko za sprawę rodziny Ulmów, czy może za inne elementy działania z Niemcami. No, musimy zdawać sobie sprawę, że okupant niemiecki był tak perfidny, że starał się posługiwać ludźmi, no, którzy byli gotowi do zdrady. I w każdej epoce historycznej, w każdym kraju, ale też i Polska, spotkamy się ze zdrajcami. W X wieku polska historia zna zdrajców, także na tym wysokim szczeblu. Mamy także tych, którzy byli zdrajcami w czasie komunizmu, którzy byli funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, którzy bili ludzi, mordowali ludzi. Tak niestety jest, że mamy bohaterów, takich jak rodzina Ulmów, jak generał Fildor Wildak, Witold Pilecki. Mamy też ludzi, którzy byli słabi i podatni z różnych powodów na zdradę. Musimy mieć tego świadomość, że taka jest rzeczywistość i trzeba to po prostu też oddać tych ludzi Bożemu miłosierdziu, no bo tylko to może ich zbawić. A i też dzisiaj zdarzają się ci, którzy nie do końca czysto grają. Bardzo dziękuję. Odbierzemy telefony. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ojciec Tadeusz Rydzyk, pozdrawiam serdecznie gości i gościa w studiu i gościa zdalnie. Szkoda, panie doktorze, że nie w studiu, bo to zupełnie inaczej odbiera się. Naprawdę to jest co innego ze strony technicznej. To jest bardzo ważne, żeby być na miejscu. No ale rozumiem, pan ma tyle zajęć, także cieszę się, że pan jest też. Pan zna temat bardzo dobrze. Tym bardziej jest to jest pana świadectwo. Ale pierwsze, chciałbym tylko powiedzieć, może nie wszyscy wiedzą, że właśnie w Toruniu rodzina Radia Maryja rozpoczęła poszukiwania oficjalnie przez radio, podawaliśmy, żeby świadkowie ratowania Żydów, żeby się zgłaszali. Świadkowie, którzy na ten temat mogą coś przekazać, powiedzieć. I to było chyba w 1997 roku albo wcześniej. I tak odkryliśmy, powstał Instytut Pamięć i Tożsamość przy Fundacji Lux Veritatis i pracuje nad tym do dzisiaj. Są zatrudnieni ludzie, zatrudnieni państwo, nam nic, no nie wiem, to tak szukamy ludzi, którzy by nam pokryli koszta na te pensje chociażby tych pracujących, na benzynę, jak się jedzie gdzieś, bo trzeba zbierać materiały. Mamy materiałów zebranych, nie pamiętam ile tysięcy godzin, tak samo materiał wideo. To jest dużo jeszcze do opracowania. I co odkryliśmy, oczywiście po sprawdzaniu, to nie tak, że zgłosi się ktoś już jest, po sprawdzeniu mamy chyba 1300 nazwisk w kaplicy pamięci Polaków, którzy zginęli za ratowanie Żydów. Jest tam też rodzina Ulmów oczywiście, wszystkie imiona, dzieci też, ale jest więcej rodzin, okazuje się więcej rodzin ginęło. Przynajmniej to, co mamy. Są świeccy i są duchowni. Są siostry, zakonni i kapłani. Tam w kaplicy pamięci męczenników polskich, oczywiście to jest wypisane, te nazwiska są na pięknych granitowych tablicach, jedna wielka ściana, tylko tych nazwisk. Odsłaniamy co roku następne tablice, bo w dalszym ciągu badamy tę sprawę. To jest tyle. To trzeba zaznaczyć, że to jest dopiero ile lat po wojnie zaczęliśmy szukać, odnajdywać. O co mi chodzi? To znaczy jest o wiele więcej męczenników zamordowanych za ratowanie Żydów niż my mamy, bo po prostu
innych już czas zrobił swoje. Ludzie, świadkowie poumierali. No i nie mamy. Dlatego trzeba się spieszyć i jeszcze odnajdywać, jeżeli to się da, nie tylko sprawę, powiedziałbym, Żydów, ale i innych. A dlaczego nie Ukraińców? A dlaczego nie jeszcze inne sprawy? Mordowani byli ludzie przecież na obecnej Białorusi, na ziemi wileńskiej, wszędzie, w różnych stronach. Jedzie się na teren byłego Związku Radzieckiego, znajduje się cmentarze Polaków, ale są cmentarze też i na zachodzie. Nie wiem, czy ten pan żyje. Przyjechał tak kiedyś człowiek na letnią szkołę, dziedzictwa Jana Pawła II. On jeździł na własny koszt i szukał cmentarzy Polaków, także zamordowanych, także no, eksterminowanych gdzieś na terenie Niemiec. Pamiętam w różnych miejscach Europy. Także to jest wielki problem. My dzisiaj mówimy o Żydach naturalnie, ratowaniu Żydów. I tak tu jest. Chciałbym właśnie powiedzieć, że tu jest, w Toruniu to jest, w świątyni, w wotum wdzięczności Jana Pawła II. Jest taka kaplica. Halo? Nie mogę tak słychać? Słyszymy. Bo tu ktoś mi się dobija w międzyczasie. Tak, w każdym razie to, ale jeszcze jest też Park Pamięci Męczenników. I tam w tym Parku Pamięci mamy z kolei nazwiska tych, którzy ratowali Żydów, które odkryliśmy, a którzy przeżyli. I w tej chwili na takich w kształcie granic Polski są takie kolumny podświetlane wieczorem na biało-czerwono. Pięknie to wygląda. I mamy tych nazwisk, które są w tej chwili w tym parku, wypisanych ponad 33 tysiące. A wszystkich nazwisk mamy ponad 40 tysięcy. Nie stawiamy już tych kolumn, bo nie mamy na to pieniędzy. I dlatego nie ma ich więcej. Szukamy po prostu środków na to, żeby to pokazać. To jest bardzo wzruszające, jak przyjeżdżają ludzie, na przykład przyjeżdża starszy pan, mówi, ja jeszcze chcę przed śmiercią zobaczyć. Przywozi go ktoś, prawda? Przywozi go ktoś i przychodzi i on całuje te nazwiska odkryte, prawda? Swoich najbliższych. Albo na przykład teraz niedawno była Żydówka uratowana chyba w Siedlcach. Uratowana z Izraela. Przyjechała mówiąca po polsku. Jako dziecko wzięli ją. I ona przyszła, stanęła przy tych nazwiskach, które ją uratowały i mówi, tu jest cząstka moja, cząstka mnie i wzruszenie. To są bardzo wzruszające momenty. Mamy też, to może już nie ten temat, ale mamy w Parku Pamięci, mamy też taką część Sprawiedliwi Ukraińcy. Ukraińcy, którzy zginęli za pomoc Polakom w czasie tych mordów potwornych. Tak. Jest ich około 400. To co pani Ewa Siemaszko nad tym pracowała, nad zbieraniem tych nazwisk, badaniem. Dlaczego o tym mówię? Trzeba iść dalej. Trzeba i ta krew ludzi, ten potworny wysiłek ich i psychiczny, i fizyczny, i duchowy, który oni zrobili, on powinien świecić wobec innych. Pan Jezus powiedział, światło wasze niech świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Trzeba uczyć się, jak się zachowywać w sytuacjach skrajnych, w sytuacjach niezwykle trudnych. Trzeba uczyć. Ten park pamięci nazywa się parkiem Zachowali się jak trzeba. Tam jeszcze jest takie mauzoleum i na ścianach tego mauzoleum są wypisane nazwiska, już nie pamiętam, chyba ponad 9 tysięcy miejscowości, gdzie ginęli Polacy, mordowani przez Niemców. Też to jest. Jest część
też taka specjalna katyńska. Wszystkie nazwiska zamordowane w Katyniu. Część smoleńska, a w środku Pieta. Wierna kopia Piety Michała Anioła. Wierna kopia, tylko pomniejszona. Też z marmuru. No tak. Także tylko mówię, że jest to w Toruniu. Myślę, że to jest mało nagłaśniane i ludzie nie wiedzą. Ja zwróciłem się, mówiłem panu rezydentowi, tak prosiła, to była tylko taka rozmowa, nie na piśmie, tak żeby może nawet jakieś, żeby to umieścić w przewodnikach o Toruniu, że jest takie miejsce, że może jakieś kierunkowskazy były w kierunku tego, że jest taki park, jest takie miejsce. To trzeba. Przyjeżdżają tu raz po raz też uczniowie szkół. Oni dowiadują się. Był taki piękny gest. Młodzież ukraińska w jednej ze szkół razem z młodzieżą polską i doszło do tej rozmowy o Wołyniu. O tej mordach na Wołyniu. I proszę sobie wyobrazić, polska młodzież i młodzież ukraińska przyszli z kwiatami do tego miejsca, gdzie są umieszczone nazwiska tych sprawiedliwych Ukraińców. To może tyle. Dziękuję serdecznie. Róbmy to, róbmy to. A jeszcze jedno. Też wydajemy książki. Świadectwo pod tytułem Godni Synowie Naszego Narodu. Wydawaliśmy też w uczelni. To już inne pozycje. Nie pamiętam, dwie czy więcej. A tu już cztery. W języku polskim i angielskim. Są wzruszające świadectwa właśnie dotyczące tego tematu. A ponieważ jest pan dyrektor Szpytna też i pan też, to jeszcze dodam, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale właśnie w Markowej kiedyś pojechali nasi studenci z duszpasterzem, byli gdzieś w Sanoku i mówili, jedziemy jeszcze do Markowej. I była przewodniczka, oprowadzała ich. To był skandal. Uważam, że trzeba sprawdzać ludzi wszędzie. Trzeba sprawdzać ludzi wszędzie. Mówiła bardzo źle o Markowie, o tym, o Ulmach, że to ludzie mało wykształceni, naiwni i tak dalej. No byli studenci i ten duszpasterz byli szokowani. Nie wiem, czy ta pani jeszcze pracuje, czy tacy przewodnicy tam pracują. I mówię a propos tego, bo na przykład spotyka się też przewodników w Oświęcimiu, którzy uderzają w Polaków. Uderzają, pokazują, jacy to Polacy byli źli i tak dalej. No byli, wojna jest to, różni są ludzie. I ludzie są, jest takie powiedzenie, są ludzie i ludziska. I my Polacy, nie wszyscy jesteśmy święci, niepokalanie poczęci na pewno nie, ale nie są to zbrodniarze wszyscy. Zbrodniarze też się znajdują i w innych narodach też. I trzeba patrzeć tak powiedziałbym, trzeźwo. Ale tak jak Polacy, ile Polacy dawali z siebie, z jakim zagrożeniem pomagali Żydom, to przecież wszyscy wiemy, że nigdzie tego w Europie nie było. No, to za podanie szklanki wody czy kromki chleba była śmierć. A jednak znajdowali się wspaniali Polacy. Wspaniali Polacy. I trzeba o tym mówić. I w Toruniu też o tym mówimy i pokazujemy. Dziękuję serdecznie. I zapraszamy, żeby to widzieć. Bóg zapłać. Dziękuję. Ojcze, bardzo serdecznie dziękujemy. Słowa? Jeśli można, ojcze, kilka słów. Dzisiaj miałem posiedzenie Sejmu i Senatu. Sprawozdanie z działalności Konferencji Narodowej za 2022 rok. Jeszcze po południu byłem w parlamencie. Nawet powiem, że miałem taką pokusę, zmęczony, żeby ktoś mnie tutaj zastąpił nawet w Instytutu Pamięci Narodowej w tym programie, ale pomyślałem w ten sposób. Nie mogę tego zrobić, dlatego że tak wiele sprawa rodzina zawdzięcza środowisku Radia Maryja, środowisku naszego dziennika, że byłoby to bardzo nieładne. Chciałem na ręce ojca księdza dyrektora Tadeusza Rydzyka złożyć wielkie podziękowania, bo Radio Maryja, nasz dziennik, a później Telewizja Trwam, kiedy powstała, były tymi mediami,
które odparły się na tę wiedzę o historii rodziny Ulmów. Ja bywałem w Radiu Maryja, bywałem w telewizji 2, miałem wywiady dla naszego dziennika wtedy, kiedy inne media w niewielkim zakresie bardzo interesowały się tą historią. To, że dzisiaj tak wiele się o tym wie, tak wiele się o tym mówi, to jest tak, że wielka, wielka zasługa środowiska Radia Maryja i za to wielkie zapłać. A to dzieło, które zostało stworzone w Toruniu, to ono jest niezwykle cenne, bo te materiały, które zostały zgromadzone, bardzo często dzisiaj już nie mogły być zdobyte, bo ci ludzie już nie żyją, nie ma ich z nami. Ja sam, gdy tworzyłem Muzeum Polaków Ratujących Żydów Dnia Rodziny Ulmów, też korzystałem z tego toruńskiego zbioru. Tam jedna czy dwie relacje filmowe w Muzeum Ulmów są właśnie z tego zbioru toruńskiego. Musimy też cały czas mówić o tym, bo te świadectwa, które przytoczył ksiądz ojciec Tadeusz Rydzyk, wdzięczności, która się pojawia, gdy przyjeżdżają do Torunia, to także ma miejsce w Parkowi. Ja nieraz mówię w ten sposób, że nawet jeśli nie ma takiej wdzięczności okazywanej na zewnątrz, jak to jest wielka radość dla świata, dla Pana Boga, że codziennie na świecie rodzi się człowiek, który żyje dzięki Polakom, którzy go ratowali w czasie jego rodziców, jego dziadków, jego pradziadków w czasie tej wojny światowej. To jest taki piękny sad, który wydaje owoce każdego roku, ale każdego dnia. I to jest coś najpiękniejszego, co można pokazać, dać świadectwo tego, że ratowano życie. To życie cały czas się odnawia, chwaląc przy tym Pana Boga. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Ja chciałbym tylko nawiązać do wypowiedzi ojca dyrektora. Ja myślę, że tutaj Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej jest nie tylko muzeum poświęconym rodzinie Ulmów. Zawiązaliśmy konfederację muzealną z Towarzystwem Przyjaciół Markowej, gdzie wspólnie pokazujemy tak naprawdę bardzo duży fragment przestrzeni w Markowej, gdzie z jednej strony mamy budynek muzeum, o który też ojciec pytał, co można zobaczyć. To jest jakby jeden element. Przechodzi się przez sad pamięci, w którym mamy wymienione wszystkie miejscowości na terenie II Rzeczpospolitej, z terenu II Rzeczpospolitej, w których Polacy pomogli przeżyć Żydom. Wszystkie miejscowości, które zostały udokumentowane, jest w centrum tego sadu. I tu jest też nawiązanie do Józefa Ulmy jako sadownika, jako ogrodnika. Pomnik poświęcony rodzinie Ulmów. Pierwszy pomnik, który został ufundowany przez Markowian dokładnie w 60. rocznicę zbrodni popełnionej na rodzinie Ulmów. A następnie przechodzimy taką promenadą w kierunku skansenu, gdzie unikatowym elementem jest chałupa rodziny Szylarów. Rodziny, która również ukrywała rodzinę żydowską, pomagała tej rodzinie żydowskiej przetrwać przez ponad 2 lata w okresie okupacji i została odtworzona w tej chałupie skrytka, w której przebywało 8 osób przez ponad 2 lata. I co jest warte podkreślenia, nawet w momencie, kiedy doszło do zbrodni na Ulmach, kiedy mieszkańcy Markowej nie mogli wiedzieć, czego Niemcy dowiedzieli się od mordowanych Goldmanów, czego dowiedzieli się od mordowanych Ulmów i czy Niemcy posiadają wiedzę na temat pozostałych rodzin polskich, które pomagają Żydom na terenie Markowej. Nikt spośród Markowian nie wyrzucił, nie wyprosił, nie odmówił pomocy tym, którym do tej pory pomagali. I ten strach, który zapanował między 24 marca a wejściem Armii Czerwonej, był przemożny, o czym wspominają świadkowie, mieszkańcy Markowej, tacy jak pan Eugeniusz Szylar, który mówi, że cała ta sytuacja
doprowadziła do tego, że jego mama to później bardzo odchorowała pod względem nerwowym. I tutaj pewna też rzecz, która dotyczy strategii działania Muzeum Polaków Ratujących Żydów, to jest badanie nie tylko tej przestrzeni faktograficznej, przestrzeni pamięci, pedagogiki pamięci, tylko również pozostałych jakby takich dziedzin jak etyka, jak psychologia, psychiatria, jakim to się odbiło, jak to rezonuje do dnia dzisiejszego w kolejnych pokoleniach, nie tylko pod kątem pamięci, ale również pod kątem takiego doświadczenia traumy, którą ludzie w sytuacji granicznej będący przekazali kolejnym pokoleniom. Bo to się staje pewnego rodzaju również przedmiotem zainteresowania badaczy i to jest pewnym składowym elementem strategii, nad którą pracujemy w ramach zespołu muzealnego, który jest tak naprawdę nowo tworzony przez nowego pana dyrektora Waldemara Rataja. Mówił pan o pewnej etyce i tutaj też ojciec dyrektor wspomniał tę część Parku Pamięci, która jest poświęcona Ukraińcom, którzy ratowali Polaków z rzezi wołyńskiej. Były przypadki, są odnotowane przypadki Niemców, żołnierzy, SS-manów, którzy jednak okazywali się ludźmi? To znaczy tego nie wiem. Ja nie jestem badaczem, który zajmuje się poszukiwaniem tych, którzy byliby spośród innych narodów sprawiedliwymi. Tutaj myślę, że adresatem, oczywiście jest to z mojej strony być może skierowanie uwagi na jakże oczywiste źródło tego typu informacji, jak właśnie Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, dlatego że tam tak naprawdę bardzo krytycznie weryfikuje się każdy przypadek, więc myślę, że w tym instytucie znajdują się również udokumentowane. No ale nawet w takiej sytuacji, panie prezesie, w takiej sytuacji chociażby jak wtedy, kiedy okazało się, że jest rodzina, są Polacy, którzy pomagają, którzy ratują, byli tacy, którzy odstępowali od wymierzenia kary śmierci? Rzadko się to zdarzało, ale miało miejsce, na przykład zamieniano to na mniejsze kary po tego, aby tego nie zauważyć, no to było bardzo rzadkie. Natomiast tutaj akurat właśnie w przypadku rodziny Urbów trafiono na człowieka bezwzględnego, dowódcę niemieckiej żandarmerii Elierta Pikena, który już mógł oszczędzić te dzieci, ale się nad tym zastanawiał, ale postanowił zamordować nie tylko Żydów, nie tylko Józefa, ale nawet dzieci, które miały 2 lata, miały 4 lata, te wszystkie maleństwa, jeszcze cynicznie twierdził, pytany później, dlaczego to zrobił, bo twierdził, że zrobił to dla dobra gminy, żeby miała z tym kłopotu. I to jest straszne. To jest tak, że jednak ta ideologia nazistowska, która doszła do władzy, ta partia nazistowska, która doszła do władzy w Niemczech, i jakby całe Niemcy były przecież zaangażowane w wojnę, to walczyliśmy nie z nazistami, to walczyliśmy z Niemcami, to Niemcy mordowali, było coś strasznego i było to tak niezwykle brutalnego, że miało to wcześniej miejsca w historii, ale oczywiście też zdarzały się takie przypadki, trzeba powiedzieć, że nieliczne, bardzo nieliczne wśród Niemców, takich odruchów miłosierdzia, na przykład Wilm Hosenfeld, którego znamy chociażby z pianisty, który ratował, pomagał Szpilmanowi, więc zdarzały się takie odstępstwa, ale to były niesamowite. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Panie doktorze, jeszcze słowo. Dzisiaj jest rocznica 80. zamordowania rodziny Wierzbanowskich w Posądzy, która została zamordowana zupełnie przypadkowo, dlatego że Niemcy odstąpili od egzekucji na sąsiadach, którzy przechowywali Żydów, gdyż przez pomyłkę uznali, że to pomylili dom i rozstrzelano 7 niewinnych ludzi. I tutaj jest właśnie przykład tego,
w jakich okolicznościach Niemcy odstępowali od wykonania egzekucji. Polska rodzina Ulmów, zamordowani za ukrywanie Żydów. To był temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję Państwu i zapraszam oczywiście na drugą część naszej rozmowy na godzinę 21.30 do Radia Maryja, gdzie również naszymi gośćmi będą pan dr Marcin Chorąski, główny specjalista oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, główny historyk Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Oraz pan dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Bóg zapłać. Bóg zapłać, do zobaczenia. Ja również Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do Radia Maryja na godzinę 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.